Czy się jeszcze spotkacie? Takie pytanie zadam dzisiaj kartom Tarota i Lenormanda. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy, którzy zaglądają już długo na mój kanał lub znaleźli dzisiaj pierwszy raz mój kanał na YouTubie. Witam wszystkich. Oczywiście nowych widzów proszę o subskrypcję z dzwoneczkiem mojego kanału, poprzez co dostaniecie codzienne wiadomości o moich nowych premierkach i wróżbach kolektywnych. Zapraszam również do aktywnego komentowania, czy te wróżby z Wami rezonują. O Waszych historiach piszcie również, o Waszych sytuacjach miłosnych. Dziękuję. Czytam każdy komentarz codziennie i bardzo mnie to inspiruje. Zapraszam również do lajków, oczywiście tych z kciukiem w górę. Kochani Państwo, oczywiście robię również wróżby indywidualne. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym filmikiem i w komentarzach. Zapraszam do pisania na mój e-mail, jeśli jesteście w potrzebie, nie wiecie co zrobić, macie jakiś miłosny dylemat i ja odpiszę Wam o warunkach mojej prywatnej wróżby. Oczywiście wróżby osobiste odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia, osobistych zdjęć i Waszych konkretnych pytań do kart. Stawiam również lustro na zamówienie, prognozę związku itd. Zapraszam. Teraz, kochani, przyjrzyjmy się dwóm grupom. Pierwsza grupa do wyboru to kwarc cytrynowy. Pierwsza karta i pierwsza grupa. Druga grupa to jest kwarc różowy. Kwarc różowy, kamień. Druga karta tarota. Wybierzcie sobie kartę, grupę lub przedmiot, który teraz Was magnetyzuje. Podejmijcie szybko tę decyzję i nie zmieniajcie już wyboru. Pierwsza decyzja jest najlepsza i najszybsza. Także proszę nie zmieniać. I zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, czy się jeszcze spotkacie? Kwarc cytrynowy. Karta Tarota mówi, pokazuje króla pentakli. No, król pentakli to jest taka osoba, jak bliźnięta waga wodni. No, nie, przepraszam. Król pentakli to jest żywioł ziemi, czyli to jest byk, panna, koziorożec. Czyli jeśli myślisz teraz o jakimś partnerze spod znaku byka, panny lub koziorożca, to właśnie on. Powiem szczerze, że jest to osoba, która jest skupiona bardzo na pracy. Widzicie, ma monetę w ręku, myśli tutaj o rozwoju swojej firmy, czy finansów, czy kariery. Ma pod sobą jakiś zespół, którym tutaj rozporządza i jest na tym skupiona. Natomiast jako partner jest to osoba bardzo elokwentna, bardzo solidna, rzetelna, wierna, która szuka na pewno związku długotrwałego i stabilnego. Pytanie jest jednak, czy się jeszcze spotkacie? Zobaczmy teraz, co dopowiedzą tutaj karty Lenormanda, ponieważ jako król monet jest to osoba skupiona na razie bardzo na swojej karierze i pracy, i zajęta zawodowo, tak? Która w pierwszym jakby tutaj momencie myśli o swoich sprawach zawodowych i również swoim bezpieczeństwie własnym. Zobaczmy. Tak, już jest karta spotkania, czyli ta osoba myśli stabilnie o spotkaniu z Wami. Jest już karta parku, czyli spotkania. Spotkanie to może być w dosłownym tego słowa znaczeniu, w parku, na ulicy i tak dalej, lub w internecie, tak? Wirtualne spotkanie też jest spotkaniem. Ta osoba myśli pomosty, czyli myśli o tym, by zyskać znowu kontakt z Wami, by się spotkać, by pogodzić się, jeśli macie jakiś, nie wiem, kryzys czy awanturę i by sprawy rozwiązały się tutaj dobrze. Wow, tak, oczywiście, ta osoba myśli o spotkaniu.
Zobaczcie, karta spotkania, park, karta pomostów, czyli kontaktów, karta zgody, harmonii, balansu i również karta atrakcyjności, tak? Jesteście dla siebie atrakcyjni, jesteś Ty też dla niego atrakcyjna, on chce się z Tobą spotkać. Karta bocianów, czyli pozytywny rozwój spraw, by wszystkie sprawy Wasze między Wami ułożyły się dobrze. Wierny przyjaciel, na którego możecie liczyć, lojalny, wierny, uczciwy, pomocny. Tak chce, żebyście go widzieli i tutaj on zastanawia się właśnie nad tym spotkaniem z Wami. Także tak, spotkacie się jeszcze. On planuje to, myśli solidnie, stabilnie, racjonalnie, jak to zorganizować, jak tutaj się odezwać, jak zaplanować, zaaranżować spotkanie, jak macie się pogodzić tutaj i chcę, by sprawy potoczyły się dobrze. Dziękuję grupie pierwszej. Bardzo piękne, pomyślne czytanie i dobra odpowiedź. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga to różowy kamień, to jest kwarc różowy. Mówi się o kwarcu różowym, że to kamień miłości. Dobrze, co mówi teraz na początek karta tarota dla grupy drugiej? Rycerz mieczy. Wow, rycerz mieczy walczy, tak? Rycerz mieczy jest walecznym rycerzem, który tutaj zawalczy właśnie o spotkanie z Wami. Broni w to, co wierzy, jest idealistą, zimny, aktywny, lubi akcję, lubi walkę, tak? Czyli na czym mu zależy, na pewno będzie o to walczył. I zobaczmy, czy teraz zawalczy właśnie o spotkanie. Czy będzie spotkanie? Czy będzie spotkanie? Czy się jeszcze spotkacie? Pragnie pozytywnego rozwoju spraw. O, pragnie spotkania. Kochani, jakie wyraźne karty. Wow, znowu ta sama konstelacja kart. Kochani, lecz jednak są komplikacje jakieś, jeśli chodzi o związek Wasz, o relacje, ponieważ coś między Wami umarło. Coś umarło i on chce, żeby się to odnowiło i była nowa szansa, nowy początek. Więc dlatego po prostu on będzie tutaj walczył o to, już rozumiem tego rycerza. Tutaj jest karta nadziei na dobre rozwiązanie spraw, karta pomostów, to co mieliśmy w pierwszej grupie, kochani, tylko troszeczkę w innej kolejności, ale to jest to samo, ten sam przekaz, ta sama konstelacja trzech kart. Tutaj mamy bociana, czyli bardzo pozytywny rozwój spraw, jeśli chodzi o kontakty, jeśli chodzi o spotkania. On chce spotkania, on chce kontaktów. I teraz tutaj mamy jakieś między Wami problemy, jakieś zawikłania, jakieś tutaj labirynty, jakieś, nie wiem, czy kłótnie, czy sprzeczki, czy kryzys, jeśli chodzi o Waszą relację, o Wasz związek konkretnie. Tu jest jakiś dylemat, jakaś no, sytuacja bez wyjścia, tak? Bardzo zagmatwana, skomplikowana, która go być może przeciąża, ponieważ coś między Wami umarło. Kontakt, spotkania, romantyzm, romantyczne spotkanie, romantyczne chwile, rozmowy, to między Wami na pewno umarło. Jest koniec związku, czy blokady, czy kryzys poważny i on chce, by to wszystko się na nowo, to jak Feniks z popiołów, odrodziło, zmartwychwstało, żeby to się wszystko przetransponowało, żeby to było wszystko jeszcze raz, być może lepsze. On chce zawalczyć jako rycerz, tutaj mieczy bardzo ostro, bardzo szybko, bardzo aktywnie o te spotkania i o nową swoją szansę z Wami, jeśli chodzi o związek. No i chcę tutaj spełnienia marzeń. Mamy też na podłożu kart właśnie Lenormanda pragnienie spełnienia emocjonalnego, głębsze emocje, spełnienie marzeń, pragnienie spełnienia marzeń z Wami. Także też przepiękna karta, tak? Pełna słońca,
Także też myśli tutaj o spotkaniu, tylko że tutaj właśnie macie rzeczywiście jakiś poważny kryzys, który trzeba najpierw pokonać. Dziękuję wszystkim Państwu bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo piękne dwa pomyślne, optymistyczne czytania dla dwóch grup, pomimo małych jakichś różnic, ale życzę Wam oczywiście, by te spotkania Wasze z ukochanymi osobami doszły do skutku, by się zrealizowały. Wszystkiego najlepszego, kochani, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, piszcie mi na e-mail. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.